Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Ależ okazja Salaka. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol, gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Bardzo dobra interwencja. Teraz Czech. Takie nieprzepisowe zagranie na początku meczu. Zaraz zobaczymy, czy nie obejrzy za to jakiejś kartki. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab. I mamy remis! A to oznacza, że mecz zrobi się jeszcze ciekawszy. Choć przecież i tak już było nieźle. Mamy remis. 1-1. Ale może teraz będzie szansa. Tak jest. Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? A zatem mamy wynik 2-1. Kibice chcą strzału. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ładne teraz zagranie, za plecy obrony. Nie może teraz nie strzelić! Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę, zasłużone brawa. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Może być zaraz groźnie. Jest gwizdek, gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt w ofensywie. Podanie i piłkę ma Mahrez. I będzie rzut rożny. W pole karne, głęboko teraz. Gol! Ależ bramka! Że też on się nie bał takiej akrobacji. To niesamowite. A zatem jest teraz 3-2. Martinez ma piłkę. Laporte. I piłka u Laporta. Teraz jest niepilnowany. Cudownie teraz. Van der Sar. Jean Felix. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Próbował dośrodkować, ale zatrzymał to Emerick Laporte. Daleka piłka z rogu. Zła interwencja. Nadal groźnie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Z
strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Martinez ma piłkę. Podanie i piłkę ma Mahrez. Bramka! Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Ależ teraz okazja bramkowa. Nie ma gola, broni Alisson. Przegrywają, ale kibice nie opuszczają zespołu w tym trudnym momencie. Z takim dopingiem gra się łatwiej i to teraz widać. Gdyby nie ta obrona, byłby remis. To mogła być kluczowa interwencja w tym spotkaniu. Ważne, by dalej utrzymać taką koncentrację i nie dać się zaskoczyć. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! Teraz musi! O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Szalony remis. 4-4. Zagranie dochodzi do Mahreza. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Piłka teraz u Salaha. Uwaga! Musi to trafić. Van der Sar broni. Rafael Leão. Bardzo podobne posiadanie piłki, ale to nie powinno dziwić. Widzimy przecież wyraźnie, jak wyrównany jest ten mecz. Ciągłe ataki z obu stron, do tego bramki. Czego chcieć więcej? No, jeśli zaraz, z tego musi być gol. No, nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Broni, ale piłka w grze. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Uwaga, doskonała sytuacja. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Uwaga, będą prowadzić! Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Jednobramkowa przewaga. 5-4. Mahrez. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Proszę Państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka. Mamy hat-tricka. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Uwaga, może strzelać! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Bruno Guimaraes. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. I piłka pod nogami Salaha. Salah w pole karne.
Nie wierzę, nie wierzę, piękne uderzenie. Takich bramek nie ogląda się często. Dla takich bramek wymyślono ten sport. W tym golu jest wielka zasługa Mohameda Salaha. Wymierzył doskonałe dośrodkowanie, którego nie można było zmarnować. Egzekucją zajął się Rudi Feller. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? To, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Martinez ma piłkę. Na pewno Państwo też słyszą te coraz wyraźniejsze dowody dezaprobaty ze strony Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Ewidentny spalony teraz. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Może być zaraz groźnie. I ten atak bez efektów, choć gdyby nie skuteczny odbiór, byłoby gorąco. Neymar. I oto z piłką Neymar. Neymar dośrodkowuje piłkę. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Mahrez. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Zaha kontroluje piłkę. A teraz Riyad Mahrez. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Tak jest, proszę Państwa, nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali rywali podaniami, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Sanchez. Bruno Guimarães. James Milner. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają piłkę, a cenne minuty mijają. Brawo! Fenomenalna interwencja! Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Teraz Salah z piłką na połowie rywala. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Piłka teraz u Salaha. Okazja, jak marzenie. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. A zatem strzela. Strzelił raz i strzela teraz po raz drugi. Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Nie jest to może gra zapierająca dech w piersiach, ale na pewno dojrzała i skuteczna. To ostatnie minuty spotkania. Wymieniają więc piłkę na własnej połowie. No, może być teraz groźnie. Przechwycony. Tak! Znowu bramka! Odrabianie strat trwa. Jeszcze tylko jeden gol. Końcówka meczu.
ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Martinez ma piłkę. Piłka do Williama Saliby. Alisson przy piłce. William Saliba. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak? Teraz musi! Fantastycznie to zastopował. Przytożne od czasu na wyrównanie mają coraz mniej. Muszą to mądrze rozegrać. Cafu! Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Nerwy w końcówce i pytanie, czy goście wypuszczą to zwycięstwo z rąk? Czy ta niewielka przewaga im wystarczy? No, powiem ci, że wszystko się tu może zdarzyć. Obie ekipy urządziły sobie niezłą strzelaninę, więc ten gol przewagi nawet pod koniec meczu nie brzmi bezpiecznie. Zrobiło się teraz groźnie. Bramkarz na luzie, żadnego zagrożenia. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Jeszcze jeden, ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównanie. I jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na...